Widzę ten tytuł. Kolejna zagadka przed nami. Gra The Room 2. Dużo już zagadek rozwiązaliśmy. Wiecie, nieraz wam wspominałam, że jakby moi rodzice nie wspierają tego, że na przykład jestem toxic, nie, w CS-ie. Ale ostatnio mama mi się wygadała, że pewnej nocy oglądali, jak grałam właśnie w The Room 2. I bardzo im się ta gra spodobała. Dlaczego? Bo większość mojego dzieciństwa mama wraz z tatem podrzucali mi wszelkiego rodzaju zagadki. Takie książeczki z zagadkami. Jakieś były łamigłówki, nie wiem, labirynty i innego typu zagadeczki, prawda? I to jest, tego typu gry są bardzo zbliżone do tego, w jaki sposób spędzałam wolny czas w dzieciństwie. Co bardzo mi się podobało. Mama widziała, że mi się podoba i coraz to, raz po raz podsuwali mi książeczki, które sama sobie wybierałam. Mamo, chcę tą książeczkę z zagadkami, albo to i to. I co chwilę mi podrzucali następną. Ja je tak szybko rozwiązywałam, że mama co chwilę musiała kupować kolejną. I z tego miejsca chciałabym podziękować moim rodzicom za to, jak mnie ukształtowali i że bardzo im zależało zawsze na mojej edukacji. I w ogóle chciałam im powiedzieć, że po prostu bardzo mocno ich kocham. Więc mamo, tato, kolejna zagadka jest specjalnie dla was. Specjalnie dla was, dobrze? Specjalnie dla was jest kolejna zagadka. Go. Patrzcie, jak fajnie na łódce jestem jakiejś. Chwila. Okej, okay, mamy knagi. W ogóle to jestem zacumowana. Jestem tu się da jakoś tym poruszać. Tu powinna mieć jakąś korbę. Może trzeba odknagować. A do czego jest ta knaga przyczepiona? Tu jest jakiś sznurek. Mam wziąć tą linę? A, tu mam korkę. Ej, jakaś... Okej. Okej. Czy musimy tu korbką? Pewnie będziemy musieli przyciągnąć się bliżej. A to kręcimy korbką. Teraz prosiłabym o brak spoilerów na czacie, abym mogła spokojnie rozwiązać sobie wszystkie zagadki sama. Trochę szybko. Ej, uwaga! Bo za szybko przybijemy do Kei. Okej! Okay, rozwalmy tą łajbę. Okej, okay, idziemy do jakiegoś domu tajemniczego. Drzwi. Sam otwieram. Tu mamy. O, pamiętacie ten znaczek na samym początku gry był. To się nagrałam. Even short journeys can cover great distance. And by making it to the other side of the crossing, you are now ready for the final step. May good fortune go with you. Widzicie, nawet krótkie zagadki czymś zdarzało. Fajnie, że to wybrałam do swoich rodziców. Ale to w takim razie następną, mamo, tato. Szybko poszło. Wiedziałam, którą wybrać, nie? Kappa. Poczekajcie. Tutaj mam jakiś stół, suwaki na stole. Tu trzeba coś wsadzić w tą dziurkę. Trzeba coś wsadzić w tą dziurkę, żeby się ruszało. Tu coś widać? Okno. Co to? Szyfr. Tu będzie trzeba coś wsadzić. Muszę kluczyk znaleźć. Okej. Jakieś kable? Ściana? Idę do szafki. O Boże, to się będzie dużo działo. 1, 2. Okej, nie będzie łatwo, widzę. Wezmę książkę. Nie mogę. Ratus, ratus. Okej.
Jakiś śrubokręt? Co tam jest? Dwa. Tego się nie da rozkręcić śrubokrętem? Śrubokrętami też się lubiłam bawić. Nie tak jak mój brat, ale... Ale lubiłam. Będę mam coś morsem pisać? To jest jakaś strzykawka. Tego trochę nie rozumiem. Nie będę nawet udawać, że rozumiem. O, tutaj trzeba śrubokrętem. Czekajcie, przykręcam śrubkę. A wooden box. Co to za... A to ta czarna masa jakaś. To będzie musiało jakoś mieć dopływ prądu chyba. Czyli tu będę musiała wsadzić to. Tak? Może powinnam najpierw pozbierać te kartki. Nie, ich się nie da zebrać. Może tak, co tu mamy? Tu mam jakiś szyfr. I te znaczki. Czyli to się musi jakoś otworzyć. Musimy poszukać tych znaczków. Jeszcze tu coś mamy. Co to? W odbiciu lustrzanym. Czemu to jest odwrócone? Nie wiem, co to znaczy. Dalej mam śrubokręt. Nie wiem, co to jest. To też się tu nie da wsadzić. Okej, ta zagadka będzie niesamowicie trudna. Tu coś trzeba wsadzić. A potem będzie mi... Muszę się tych znaczków pozbyć. A to? Czekajcie. Nie, tu są te znaczki właśnie. Taka woda. Czy to się tak jakoś kręcić? Nie. To coś mam postawić? Okej, nie wiem, co to jeszcze jest. Może coś na tablicy jest napisane. Dobra, to będzie ciężki kawałek orzecha do zgryzienia. Ciężki kawałek do zgryzienia. Orzeszek taki ciężki do zgryzienia. Nie. Nie, nie, nie. Klucz. W dalszym ciągu jest klucz potrzebny. Jeden, dwa. Czemu widać stamtąd to?
Jakiś mój sąsiad? Tu coś powinnam wsadzić, tu brakuje jakiejś baterii. Widzicie, to nie będzie łatwa zagadka. Tam do radia nie mogę się dostać. Tutaj nie niżej też nie. Czy tu, jest, tu też trzeba jakąś baterię, widzicie? Okej, trudne, jakieś dziwne te sprzęty są. Na razie tutaj ze mną tu współpracuje. Tu też trzeba coś wsadzić, jakiś coś do mechanizmu. No to będzie trudne, nie? Jakieś kable nam się ciągną po podłodze. No i ta skrzynka jeszcze nam tu zostaje. Co to w ogóle jest to? To mi też coś pewnie powie, nie wiem. Tu nam się jakiś kluczyk pewnie pojawi. O, cholerka. Tam, gdzie jest ciemno, to w ogóle za bardzo się nie mogę dostać, nie? Popatrzmy może przez magiczne szkiełko. Przedmioty, które posiadam, to jest tylko to, z tym szyfrem. No. Bateria. Wiecie, na pałę to trochę wcisnęło mnie. Co mi wskazuje środek? Czyli powinna mieć drugą baterię, na pewno. Tyle, że to się nie wszedł. Powinien ten promień światła jakoś przebiegać chyba. Spróbuję to jeszcze zabrać. Da się to zabrać? Myślę, że dobrym... Nie rozumiem tego. Spróbuję od drugiej strony. Od tego tam... Od początku spróbuję. Jeszcze tutaj było coś. Też z tym... Z baterią, nie? Więc może tutaj najpierw... I nastała magia. Nie jest taki ładny. A nie, chyba zlamiłam.
Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, zero, trójkąt. Może od jedynki zacznijmy w takim razie. Naładowałaś baterię ślicznotko. Widzicie? Udało mi się ją naładować. To może teraz będzie faktycznie działać. Czyli tam mam do światełka. W światełko powinnam wcelować, czekajcie. Na bank w światełko trzeba wcelować. I co teraz? Otworzy się? Pewnie czymś mam stołem poruszyć. Coś miało kształt gwiazdki. Nie, to się tu nie chce przesunąć. Dlaczego to się nie chce tu wsadzić? Nie, czekajcie, bo... Jeszcze tu było to... To lusterko było jeszcze tutaj. To lusterko gdzie padało? Na tą szafkę padało. Okej. Okay. Teraz jakoś na tą szafkę musi paść. A tam nie mogę wziąć tego. Tym w ogóle ruszać nie mogę. To nie za bardzo ten kształt. Chciałabym to może jakoś przestawić, czy jak? Nie chcę w to lusterko, żeby celowało, tylko chciałam, żeby odbiło się w tamto lusterko. Jakoś. Wiem, do czego to służy. Do czego tam nie mogę podejść, nie mam pojęcia. Nie. O! Działa. Dwa. Takie coś już widziałam. Dear Professor, jakiś tam. Well, I don't doubt you. Coś tam, coś tam.
A co to znaczy? A od Mystic? To tam miałam na to miejsce. Tutaj. Będziemy oglądać. To dalej mi brakuje tutaj czegoś. Tu coś muszę wsadzić. Się nie da w ogóle ruszyć. Na jedynce też coś takiego było? A jak mogę zrobić jedynkę z powrotem? Tam była jedynka, czyli zlamiłam, tak? Chcę zamknąć szufladę. Skąd wziąć jedynkę? Muszę odblokować szafkę. No na nic. Wcześniej nie było na jedynce. Ej, ukrócam mi coś policzek tutaj. Tu. Jak to mam odblokować? Mam jeszcze siłowy okręt. Wspomniałam, że to trzeba jakoś otworzyć, ale to pewnie z czasem będziemy mogli. Nie wiem, dlaczego nie mogę tego obrócić. Ja bym chciała obrócić tam, powiem. No to się tu nie da wsadzić, nie? No, musiało być na jedynce. Jak mam cofnąć to w ogóle? Było też na jedynce. No właśnie, też mi się tak wydaje, że powinno być na jedynce. Pokręć tym czymś znowu. Czyli myślę, że tym powinnam pokręcić, wrócić na jedynkę, tak? No dobra, ale mam nie tą szufladę, co trzeba, nie? O, da się cofnąć. Czyli to ustala... Z drugiej strony? Tak. Nice. Robale! Brakuje robaków. Kilku. Chodzi o robaki. Czy tamtego robala muszę tutaj przełożyć? Czy jak? Ta korka tu będzie pasować? Tak.
czy do samego końca powinnam to przeciągnąć? Nic nie zaskoczyło, nie wiem dlaczego. Okej, trzeba dalej przeciągnąć razem z tym czymś. I odbić światło od tego. Magia. It's a kind of magic, magic, magic. Na robale mnie poprowadziło? Mindfuck, na robale, tu. I stąd muszę gdzieś trafić. W robaka pewnie. Czekajcie, idę obczaić. Będę celować w robaka. A, tutaj. Nie tu? No tu odbija. Robal się naświetlił i otwiera się następna szafka. Oje! Otwiera się. Dobra, teraz cudowne medykamenty. Kolejna bateria do naładowania. Robala biorę. Trzeba pewnie wsadzić go tam, gdzie trzeba. Kolejny robal. Nie, tu jest jakaś karteczka. Tego się nie zbiera, tego się nie zbiera, tego się nie klika. Czy ten robal powinien trafić na środek? Albo tutaj? O, w tym miejscu. Czyli brakuje mi trzech robali, tak? Mam robale, trzeba dodać baterię. Bo chcemy posłuchać. Nie, najpierw muszę naładować baterię, czekajcie. Naładujmy najpierw baterię. A potem będziemy działać. Gotowi do kręcenia korbą? Go! Chyba już prawie! And go! Ej, rozwaliło się. Mogę to dotykać. Czy ja to mogę dotknąć śrubokrętem? Normalnie bym to nie dotknęła śrubokrętem, ale widzicie. Czy te zabawy są bezpieczne? Czy ja mam gumowe rękawiczki? Halo? Przepaliło się. Teoretycznie mam to skąd? Mam to gdzieś wymienić. Skąd mam wziąć nowe? Bo czuję się oszukana. Chciałam dobrze, no. Ale już grałam w This War of Mine. Wczoraj. Nie widziałaś? No i co z tym mam uczynić? Zabrali mi śrubokręt. Ej no. Ej! Jestem okradziona. Obczajacie? No i co teraz? Ukradli mi ze śrubokrętu. Baterię mi zablokowali. Matrzonek drewniany. No dobra, jak będzie jakiś wyłom. Dupa, nie? Poza tym, tak, drewniany. A potem się okaże, że to drewno to by miało nic wspólnego z drewnem. Mój wam. I ja jestem pewna, że to by mnie kopnęło, nie? Na bank. O co w tym w ogóle chodzi? Jakoś tej zabawce nie ufam. Czemu mi to zabrało w ogóle? Czy moglibyście mi oddać mój materiał? Halo, oddawać! Ten wskaźnik dziwnie tam. Na tym już nie mogę ruszać, nie?
Tu jest nic nieklikalne. Ogólnie to nie przypadkiem tu się da kliknąć. Trzech robali mi brakuje. Tak. Oddawaj baterię. Nie. Nie da się. Dobra, znowu jakiś trudny punkt złapaliśmy. Tam się nie da dostać. Tu teoretycznie jestem. Dalej klucza nie mam do robaka, którego bardzo pragnę. Nie wiem dlaczego pragnę tego robaka, ale go pragnę. I chciałam się dostać tutaj. Ale zepsuli mi baterię. Dlaczego mnie ukradli? Czy się szukana? Kopnij to zadziała. Okradli mnie. Tu nic jest nieklikalne. No dobra, zgłupiałam w tym momencie, bo to nie jest takie łatwe, nie? Mam zablokowaną baterię, zabrany śrubokręt, nie mam klucza. Trzeba mi klucz w ogóle. Skąd mam wziąć klucz? Ustawiłam światełka dobrze. Czemu od tego robala nic nie wyskakuje? Robal otworzył mi szafkę. I co? Może gdzieś jest jeszcze źródło, że mogę kliknąć. W sensie... Jakbym tutaj przestawiła to... Nie da się przestawiać, dobra. Przez okulary mogłabym spojrzeć w sumie, ale chyba tak nie będzie mi dane. Popatrzę tam przez okulary, na tym tutaj. Ale tu jest tylko po prostu swajczone, nie? W sumie wszystko skończyło mi się tutaj. A. Skąd to jest? Czemu nagle tu się da podejść? Przecież tutaj tego nie wsadzę, nie? No niezbyt. Skąd to mogło być? Tutaj nie brakuje żadnego tego? No to też raczej wątpię, żeby to było w tym miejscu. Ale to było jakiegoś sprzętu z jakąś taką dziurką. Może w tej szpulce, znaczy w tej szkatułce na środku jeszcze spróbuję. Na górze? Tutaj chyba niezbytnie. A podotykam, co mi tam. Tu się coś powinno otworzyć. Tu też nie. Tu jest w ogóle inny symbol chyba, ale też nie działa. Wiecie, spróbuję, nie? Co mi tam. Tu jakaś gwiazdka w ogóle. No dobra, bo skądś to jest. Gen. Czy to tutaj jakiegoś robaka? No dobra. Pas, czuję.
to w tym miejscu wsadzone powinno być? Nie. Tu wątpię. Okej. Okay. Trochę mnie odmóżdżyli. Tutaj. Mam to. Okej. Okay. Dobra, jestem w domu. Idę tam. Cel mam już obrany. Wsadzamy to. No i co? No jeszcze raz. Kręcimy tym. No, mam baterię. Czy jesteśmy na dobrej drodze? Poczekajcie, teraz trzeba iść tutaj. Będziemy oglądać obrazki. Mhm. Ręka. A, badali nerwy. Spoko. Ciekawe, czy ja ręka otworzy się coś? Trzeba mi badać rękę, tak? Mam się pobawić ręką? Tak? Nie, moi drodzy. Okej, okay, to jest trochę creepy. Bo jest. O co mi z tą ręką? Oczywiście tak, nie wiem. Jeszcze raz. To idzie na maksa. Jakiś taki mały przedmiot jest podłączony. Ale tu nie ma tego przedmiotu. Znaczy to, że niby, że to? No badają sobie, jak to działa, nie jak wsadzisz tam prąd i czy będzie działać, nie? Po nerwach sobie tam idzie i drażni i działa. Siemano. Naprawdę taki tekst sypiecie. Oglądaj zawsze przed okulary, ale myślisz, że tutaj nie działają okulary, jak badasz. To nie idzie przez okulary. A, działa. Masz rację. Masz rację. O, robala mam! Tu już patrzcie, ile niewiele mi robali brakuje. Fajnie. Idę wsadzę robala. Który to robal? O! Jeszcze dwa mi brakuje. No to jeden wiem, gdzie jest. Coś jeszcze miałam do oglądania, czego nie oglądałam przez okulary właśnie. Wezmę sobie o tak. Na nic. Dobra, na pewno to wszystko się kończy, gdy zdobędziemy dwa robale. W tym jeden wiem gdzie, ale nie mam żadnych środków do tego, żeby to zrobić. No na ziemi. No co ty, na ziemi? Jak to na ziemi? Tutaj mam jeden, klucza mi brakuje. W ogóle po co mi to tu postawili? Dobra, wnoszę od stołu do stołu, nie? Podejdę tu jeszcze raz.
Popatrzę przez różowe okularki. No dobra, tylko już widzicie, teraz mam tam tamte... Zobaczmy, co jest dalej. A to? A trójkącik bym sobie dała? Trójkącik się nic trójkącikiem nie stanie, nie? Jak sobie tutaj poruszę. Aha, tylko 1-2 mi wychodzi. Tylko 1-2? Tak, film już obejrzeliśmy. W całości. A, mamy znaczki. Takie i z przekreślone oczko. Ale tam nie było chyba takich znaczków. W ogóle nie mogę wyżej przesunąć. Idę jeszcze w to kółeczko. Znaczy to są chyba tylko te zawiasy 1-2 i to będzie się zmieniać na 1-2, tak czuję. To w ogóle nie ma znaczenia tamto kółko, nie? Dobra, jeden. Co to znaczyło? Co to koło mi daje, nie? Bo to nie jest powiązane z tamtym. To jest coś osobnego. W ogóle to nie mogę rozhuśtać. Sześć. 60? O co chodzi to i to, nie? Pudełka, co przy, była przy nim pierwsza bateria. Gdzie mieliście baterią? Baterię tutaj miałam. Stąd wzięłam, nie? Stąd. A, tamtego. Rozumiem. Wiem, o czym mówicie. O tym pudełku całym. Obczajam. Ale szukam pomysłu, co dalej. Ja tu się nic nie dzieje. W ogóle nie mam nic. Wkurza mnie to. Straszliwie. Bo tu nic nie ma. Nul. Obczajacie? Nul. No widzę, że są dwa znaczki. Widzę, że ja widziałam te dwa znaczki, co są tutaj, nie? Ten i ten, nie? Ale co mi to daje? Nie wiem. Kręć tym stołem, aż znajdziesz na kropki. Ale stołem się nie da kręcić. Stołu nie da żadny poruszyć. Mogę... W zasadzie już nic nie mogę. Mogę... Nawet wątpię, żebym ty mogła ruszać, nie? Bo jest wszystko już ustawione, to nie pójdzie dalej. Teraz potrzebuję się dostać tutaj. To jest jeden mój cel. Brakuje mi dwóch robali. Może musisz jakoś dźwignię. Właśnie w tym sęgrze tutaj nic nie ma. Więc wiecie, idę po czekoladkę. Idę po czekoladkę i zaraz po prostu wracam do was, nie?
owinę się kocem i możemy iść dalej. Dobra, nie wiesz co zrobić, to wiecie co trzeba zrobić, trzeba zjeść czekoladę albo orzechy, wtedy zaczniesz myśleć. Przymała czekolada jest taka po prostu, że w tyłek idzie, nie? Milka. Milka to Milka. Pomyślmy. Nie, oczywiście nie wiem, to jest, ale nodze głównego stołu niczego, no jest tutaj takie coś, ale tam nic nie mogę, no i to nie, ale to nie mogę kręcić już. Zostało mi to. A nie mam kutki. Co Luna gonia? Nie jest łatwo, Luna. O, skakuj. Ach, bijaś mi pazurka. Ach, tu mi wbiłaś. Tak, serio, serio. Tu mi wbiłaś. Trzeba obciąć pazurki. Trzeba obciąć pazurki, Luna. O, ślisko. To się ruszy? Dobra. Nie wiem, co z tym zrobić, nie? Słucham, te czekolady. Wiesz, ale masz kłaków, trzeba cię wyczesać. Skąd się to przytargała? Ale tylko tego wyczeszę się dzisiaj. Obiecuję. Bomb has been planted. No, no. Mój kod jest kulturalny. Takie sprawy załatwia w kuwecie. Ewentualnie przed kuwetą. Kod ma kocie kształt. Kocie, co? Kształty. No ale słoik już obejrzałam. Nie, to nie słoiki. Nasze plady też już są ogarnięte. Nie wiem. Naprawdę nie wiem. Szuflada przez okular. W tej nie było nic. A, czekajcie. O, tu coś jest. Zamknę ją. Jeszcze raz. Co to znaczy ta strzałka? To nie mogę się w ogóle poruszyć.
On tam sobie czałżminkę. Właśnie to jest skomplikowane, wiecie? No nie mam jak. Nic nie mógł zrobić, nie? Druga szuflada od spodu, ale myślę, że takie łatwe. O, robak! Faktycznie mamy robala. Widzicie, znaleźliśmy to, nie? Dwa spody. Widzicie. Jak był skitrany robal. Został nam ostatni. To będzie pasowało tam. Okej, to było easy. Mówiłam wam, że te znaczki się do czegoś przydadzą. Mówiłam. O nie! Trójkąt i takie te jeszcze. Dobra, to będzie też łatwe. Najtrudniejsze było tamto poszukiwanie. Dawać robola. Czyli tu będę musiała teraz przerzucić to. Tak? Nie, to się nie... A tego chwytu się nie da ruszyć? Dobra, Kasia, myśl, więcej czekolady. Kasia, myśl. Tam z robaka. A, dobra. Chciałam to przesunąć. No tak. Teraz z tym coś muszę wycelować. Pewnie w tą dziurę, okej? Okay? Mam zielone szkiełko teraz. Cokolwiek użyjesz, nigdy nie patrz za siebie. Co to? O kurde. Ej, to już nie jest dla kobiety, co nie?
Co jest napisane? Widzę. Trójkąty. Dużo trójkątów. Ten znaczek mi się pewnie przyda do czegoś. Może to był jakiś zamek? Nie? A. Tu jest inne. A, trzy mam znaleźć. Jedno jest jakieś takie dziwne. To. Okej, okay, a trzecie już na pałę. A nie, te trójkąty, a ostatnie trójkąty to jakie? A skąd mieć, który to jest jeden, który to jest dwa, który to jest trzy? Ten jest trzy. Okej, okay, to... O! Wsparciło mi się. Ja to mam szczęście, cholera. Teraz mnie trzeba zrobić, żeby serce działało. To jest tak, gdy urkucha jest pod wpływem czekolady na dużych obrotach, nie? Co glizdy? Znowu jakieś szyfry. Te drzwi wam się podobają. Okej, nie jest łatwo. Okej, to było najłatwiejsze niż myślałam. Więcej gliz. Być co, glizy są ohydne. Game complete. No widzicie? To wszystko przez dedykację specjalną do moich rodziców. Tak łatwo nam poszło.